Witajcie! Dzisiaj taka akcja, wyjazd do Prusic. Trzeba pojechać do hurtowni, zobaczyć parę rzeczy. Może zobaczymy, w jakiej cenie nasiona, nawozy, pieniądze wydać, tak jest. Na początku tego filmu chciałem pozdrowić serdecznie Martynę, która jest fanką mojego kanału. A co to zapiszczy? Aha, musimy na stację jeszcze zajechać. Młodego rolnika, Dawida, no i jeszcze wszystkich, którzy oglądają mój kanał, subskrybują. Bardzo za to Wam dziękuję. To jest naprawdę fantastyczna motywacja do tego, żeby coraz więcej tych filmów robić. Także jeszcze raz dziękuję za to. Co chciałem powiedzieć? Subskrybujcie mój kanał. Bardzo dla mnie to jest ważne. Oczywiście tak samo, żebyście komentowali, dawali łapki w górę. To naprawdę pomaga w rozwoju kanału i to wtedy jest szerszy ten zasięg, jak o tym wiecie. Także to jest bardzo fajna sprawa, takie coś. No i co jeszcze? No, chciałem Wam powiedzieć, bo w moim przedostatnim filmie tak mówiłem, że nie ruszam się z domu, bo taka sytuacja, i padło takie pytanie, czy też ja nie jestem chory na koronawirusa. Nie jestem, jestem zdrowy jak ryba, nic mi nie jest, dobrze się czuję. W każdym razie ten wyjazd, który jest teraz, to tak zwana sąsiedzka pomoc. Jedziemy po prostu wspólnie, bo trzeba parę spraw pozałatwiać. Natomiast co? Trochę Wam powiem o pracy, co robiłem w Niemczech do tej pory. To było praca na budowie jako monter wentylacji i monter hydrauliki, także przy okazji zdobyłem nowe doświadczenie. No ale co? Nie było tam żadnych zachorowań, słuchajcie, byłem w Lipsku, zupełnie spokój, w sklepach wszystko było do momentu, kiedy ja wyjechałem, bo dalej to już Wam nic nie powiem. Ale wszystko było jak należy, żadnej paniki, wszyscy zdrowi, nikt z maskami po ulicach nie biegał, nie było żadnych informacji takich szczególnych w radiu, że nie wychodźcie z domu, czy tam jakaś panika, nic z tych rzeczy. W sklepach nikogo też nie spotkałem, tak jak mówiłem, w maskach. Normalnie rodzice z dziećmi sobie łażą, nic się nie dzieje, także zupełnie absolutny spokój, żadnego zagrożenia nie było widać. No i co jeszcze? No i po prostu zjechałem na tydzień do domu, bo trzeba troszeczkę, tu wiecie, że pracy jest trochę i no tak to się jakoś dogadaliśmy, że mogę na ten tydzień zjechać. I w międzyczasie okazało się, słuchajcie, że co? Zamykają granice i kwarantanna i w ogóle i to. Oczywiście ja kwarantannie nie podlegam, dlatego że mimo to, że wróciłem z zagranicy, to wróciłem jeszcze przed wprowadzeniem kwarantanny. To jest to tak, że to po prostu potem, chyba dzień albo dwa dni później, wprowadzono tą kwarantannę. No i tyle. Poza tym nie ma powodu żadnego do żadnej kwarantanny w tym moim przypadku, ponieważ mówię, ani nie jechałem wspólnie pociągiem, ani autobusem, z żadnym transportem takim, powiedzmy, zbiorowym, tylko pojechałem samochodem z chłopakami, z którymi na co dzień pracuję. Oni też są zdrowi, nic im nie jest. Także to na tyle co do takich podejrzeń. No ale po prostu widzicie, sytuacja jest taka, urzędy pozamykane, wszystko pozamykane, do sklepu pojedynczo i tak dalej. To mi się nie podoba. No, ja wiem, że to jest konieczne, tak musi być i to jest bardzo dobrze, ale takie odczucia są dziwne, sami dobrze wiecie, że człowiek tak się czuje, taki odsunięty trochę. Wchodzisz do sklepu, a tam taka szyba, kraty, łańcuchy, sztaby, po prostu nie wchodzić, nie patrzeć na nikogo, wszyscy w rękawiczkach i tak dalej. No to jest ważne, to jest dobrze, bo to jest fantastyczny temat do tego, żeby tego wirusa, który po prostu się sieje tutaj nam po świecie, żeby go zatrzymać maksymalnie. No jednakowoż nie jest to przyjemne i miłe, kiedy się po prostu nie można z kimś przywitać, podać mu ręki, czy jakoś tak się tak normalnie, sympatycznie, serdecznie zobaczyć. To jest takie trochę utrudnione i stąd po prostu wolę siedzieć w domu, czy też wyjechać na pole, niż gdzieś tam łazić po jakichś sklepach, urzędach czy coś. Tak to wygląda. To tyle. W każdym razie, o, zobaczcie, tu się coś dzieje, nie wiem co to ma być. Czy równają teren tutaj, widać, dziura była. No, kopalnia była chyba pod S5 to ma. Aha, tu kopalnia pod ten piachu była, no i zasypują to i pewnie wróci to do tego. No i dobrze, no.
To w każdym razie tyle. Jedziemy do zobaczyć do hurtowni cenę nasion. Może się uda sprawdzić, może się uda sprawdzić cenę nawozów. Zobaczymy, jeżeli Was to interesuje, bo mnie z kolei w ogóle nie interesują nawozy. Jako że wiecie, że u mnie to powolutku, za chwilę można powiedzieć, że ruszy pełną parą rolnictwo ekologiczne. Wniosek przygotowany, gotowy do podpisu. Jeszcze muszę parę prac zrobić na polu. Dzisiaj może nie, bo jeszcze ta 60 nie gotowa. Słuchajcie, z tym alternatorem, czekam na alternator. Musiałem niestety kupić nowy, także czekam, myślę, że dzisiaj, najpóźniej jutro przyjedzie, jeżeli zamontuję go jak najszybciej się da. No i oczywiście od razu brony zaczepiam i w pole, przygotować pole pod siew gorczycy, którą widzieliście w poprzednich odcinkach. No i ten, i będziemy, proszę ja Was, bawili się, będzie tam relacja z tego bronowania, oczywiście z siewu tak samo. No i zobaczymy, zobaczymy jak to wygląda. Dobra, to tyle, zobaczymy zaraz się w tej hurtowni z nawozami, to na razie. No słuchajcie, nie zrobimy tej relacji z hurtowni. Nikogo nie było, a tak bez zgody właściciela nie będziemy filmować. No, w każdym razie nie było tam nawet cennika żadnego, żebym Wam mógł jakąś relację powiedzieć taką. Także tu się nie udało. No niestety nie załatwiliśmy sprawy. Delikwent gdzieś sobie tam wyjechał, wróci, nie wiem, tam może za pół godziny, może za godzinę. A może wcale. A może jutro, tak. Także niestety wracamy do siebie. Tędy pojedziemy. No dobra, niech ci będzie. No, także jesteśmy w Prusicach, słuchajcie. Można powiedzieć, że zaniedbane miasteczko, ale bardzo, bardzo ładne. Także nie pojedziemy tam przez rynek teraz, ale możecie mi wierzyć, że ja zresztą lubię takie klimaty, fajne miasteczka. Albo dobra, jak tutaj mój kolega, to pojedziemy. Jak już jesteśmy. Jeden kościół, drugi kościół, trzeci. Co prawda, kanał rolniczy. No tu będziemy musieli, dobra, wrócić, bo widzę, tu jest wysoki krawężnik. Musimy upierdolić tego, no. No. Co to? No, także. Teraz, o, to jest stary młyn. O, widzicie, to jest stary młyn tutaj. Kolega wie, bo zna te tereny co nieco. Wejdziemy tu w lewo. Ale przez rynek nie przejedziesz. I jeden kościół, patrz, do góry łeb podnieś. Czekaj. No, tam jest, widzicie, tu jest jeden kościół. Dosyć stary. Tak jak architektonicznie widzę, to jakiś XIII-XIV wiek. Ale ładna sprawa. Prosto, jak tu nie ma przyjazdu. No, o, tutaj mamy ryneczek bardzo ładny. Widzicie? Fajny klimat miasteczka. Słuchajcie, w większości te miasteczka są zaniedbane trochę przez lata, wiadomo. Ale mimo wszystko zachowały swój urok. I naprawdę warto takie miejsca odwiedzać. Te wszystkie małe miasteczka oferują nam wszystko to, czego nigdy nie znajdziemy w żadnym dużym mieście. Tu jest piękny. Ciekawe sklepiki fajne. Piękny kościół tu jest. Ciekawe, fajne sklepiki, uliczki, to, małe kamieniczki, to. Naprawdę bardzo, bardzo fajne rzeczy. Możemy sobie stanąć i być do sklepu. To jest piękne. A tu jest jakiś piękny kościół też, ale to już jest nieco późniejszy z tego co widzę. Słuchajcie, nie wiem, tak na oko. Ale to jest 18, może 9, nie wiem, późny w każdym razie to jest kościół, na pewno dużo późniejszy niż tamten. Nie mogłem się takiemu przyjrzeć, ale w każdym razie jest to dużo późniejszy. No to tyle w każdym razie z dzisiejszej takiej relacji. Jedziemy do domu, sprawdzę. Przejażdżkę się zrobić. No, sprawdzę, słuchajcie, jeszcze tylko, czy przyszła poczta dotycząca
Dotycząca czego? No czekam na paczkę, no. I zobaczymy, jak to nam wyjdzie, czy ona przyjdzie, czy nie przyjdzie, czy dzisiaj, czy jutro. Będziemy coś więcej wiedzieli. No to tyle w każdym razie na dzisiaj. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!